Dzisiaj zamienię się w wandala, będę śmiecić na plaży miejskiej, a tylko dlatego, że denerwuje mnie to, co ludzie po sobie zostawiają, czyli wyrzucają śmieci. Jestem ciekawa, jak zareagują ci, którzy będą na mnie patrzeć. Proszę pani, zwraca uwagę śmiecącym. No to znaczy... Zgadza się? Często? Może nie często, ale akurat pani... Zwróciłam uwagę. No ja tak specjalnie przed panią chciałam wyrzucić. No właśnie, sobie myślę, skąd to taka się wzięła w Olsztynie? Z gazety. A to z gazety olsztyńskiej. Właśnie. No ładne rzeczy. Jak pani myśli, dlaczego ludzie śmiecą? A w domu jak ludzie mają? No. Ale chłop tam w domu, wolność tamku w swoim domu. No właśnie. Jest oczywiście, jak w domu mają. Ja no, jak pani nie myśli, dbają. Dlaczego? Przez lenistwo, przez niedbalstwo. Niechlujstwo, po prostu. Nie wiem, my swoje dzieci uczymy od małego, że po prostu co masz z sobą, my wracamy z lasu, co masz z sobą, to z sobą przynosisz. I po to są śmietniki, po to masz w domu swój śmietnik, jeśli, a nie, że idzie się i pełno butelek w lesie. No dobra, to w takim razie i tak dalej. Tu jest, podoba nam się tego, ładnie. Czy? Też uczą, ale też. Jak, no, ale jednak dużo ludzi reaguje, dużo reaguje. No, ale są najtragiczniejsze sytuacje. Społeczeństwo jest Jak na jesień to liści pełno rozdeptanych na tych ulicach. Takie rzeczy jak butelki, plastyki, szkło za darmo wywożą. Nie, ludzie biorą w reklamówkę i na przystanek rzucają tak. Obok czyli tego. Tak, bo mogliby podejść kilka kroków do śmietnika. No ale przecież dostają worki za darmo. Zawsze tak było? Wiek. Czy to się jakoś zmieniło po XXI wieku? Jakoś się zgorszyliśmy się w tej kwestii. No mnie się daje, że się trochę poprawiło. Czyli lepiej to kiedyś bardziej śmiecili. No. Naprawdę? Więcej. O! Więcej. Papierosów więcej tych pędów tego wszystkiego. Jestem zaskoczona, bo mogłam śmiecić do woli. Nikt nie zwrócił mi uwagi. No nikt, starsze panie. Z tym, że starsze panie powiedziały mi, że zwróciły mi uwagę tylko dlatego, że byłam kobietą, że jestem kobietą. Bo gdybym była mężczyzną umięśnionym albo nietrzeźwym, to przeszłyby daleko. I tak się zastanawiam, co się z nami dzieje. Skarżymy się, narzekamy, że w mieście jest brudno, a sami nic z tym nie robimy. A śmieci same z nieba nie spadają. To nie meteoryty.